Witam, mam na imię Alicja i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki, ekonometrii, z wielu różnych przedmiotów, które generalnie bazują na mm, równaniach regresji, bardzo prostych regresji i... Chciałam Wam pokazać to, że jeżeli chcemy się dowiedzieć, jaka jest różnica między funkcją regresji a linią trendu, to najlepiej na przykładzie pokazać sobie, że jeżeli cecha x wpływa na y i ta cecha x przyjmuje różne wartości, uporządkowane czy też nie, i wpływają one na y, to na wykresie można wygenerować tutaj równanie regresji, jak cecha x wpływa na y. Jest to dość wysoki stopień dopasowania, bo 60, w 65% zmienność Y jest wyjaśniona zmiennością X, jest to dość dużo. Jeżeli jednak naszą cechą, która by miała wpływać na Y, czyli na przykład na dochody gospodarstw domowych, jest sam upływ czasu, czyli 1, 2, 3, te wartości przedłużam do ostatniej obserwacji, to widać, że z biegiem czasu, czyli to jest zmienna czasowa time, y e, też się zmieniają, ale jak tutaj widać, w postaci równania regresji, dokładnie w tym momencie bym powiedziała, jest to linia trendu, gdzie x jest to zmienna czasowa time, i ona tylko w 14,5% wyjaśnia, jak zmienia się wysokość tych dochodów. A więc regresja e, liniowa. Ma przykład e, w linii trendu, czyli powiedzmy tego, że zmienna czasowa time wpływa na dowolną zmienną y, ale nie oznacza to, że e, jest to o znacznie wyższym stopniu wyjaśnienia. Jeżeli potrzebujecie e, omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie kontaktować się ze mną poprzez stronę internetową, którą tu widzicie lub pisać na adres mailowy zadania projekty Pozdrawiam.